Kto zapomni, ty czy ja? Komu będzie pierwsza? Nie pytaj, chcę, czy wiesz, już życie jakie jest. Już nie zmienisz teraz nic. Nie chcę widział tego nikt. Że nasz niezwykły sen, jak mgła dostyłeś. Sam się ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Skończy się ten bal, na ciebie i grać się raz. I aż tu raz, jak nie poczekał czas. Witam was serdecznie, jestem dzisiaj u Maniury. Maniura wykonuje oreczkę o runie piękną. Bardzo ładnie wygląda. Niosę mu prezent urodzinowy, będzie chłopak zadowolony, bo dzisiaj są jego urodziny. Happy birthday, ciulu! Happy birthday, ciulu! Co to jest? Urodzinowy prezent, proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. No chodź, idziemy, rozpracujemy to. No tak, wykonać pokłóceni jesteśmy, nie? No. Co, tu masz drona, wywalasz? Wywalam, tobie miejsce robię. Ale po co ci w ogóle to na skrzydełka? A niech będzie. Ja i ten dron już super przeżył. Ojciec... Tu jest połamany plastik jeden. Jak? No, na te trytytki porobione. No tutaj i na... jest lepiej niż na te kołki. Ty, na krótko zrobione widzę. Jak ktoś mi wymyślił w sierpniu próbę gleby zrobić w kukurydzy 3-metrowej, to rozumiesz. To jak na... próbę gleby? No weź w kukurydzę i próbki porobić. Tak? Dronem? Nie. No, w kukurydzy 3-metrowej, bo tak. Latałem, czy dzików nie ma, nie? Aha. No i tak latałem jeszcze do... Zahaczyłeś? Do Monstera mówię, ty, super zabrałem. On się śmieje, co ty gadasz? A ja żartowałem, nie? No. I po 10 sekundach dron tylko po lokalizacji tak? Go później szukałem, nie? W kukurydzy? No. O to ja. Ale znalazłeś, bo widzę, że masz. Ja generalnie do 16 miałem dzisiaj prykaz. No właśnie, ale do 16? Czy masz dłużej? Nie, no będę do 17, nie? Panie, ale co to za snajki pan porobił? Na ile mi tak zniosło? Zresztą tam na początku też tak pole prowadzi dziwnie. Mhm. I tak wolno ci idzie? 7 na godzinę. Ciężko ma. Tu, no, zaraz zobaczysz co na tym ile się dzieje. Tutaj to jest już ładnie. Nawet w miarę to wygląda. A tam widzę, no. No, tu cała szerokość pola. To w 17 roku, jak ten deszczowy rok taki był, nie? Tutaj mieliśmy ziemniaki. To jak się woda zaczynała tutaj pod drzewami, od tej studni tam, to może ją widzisz? No, widzę. To się kończyło na drodze. To wszystko było zalane. Ale tutaj jest ziemia dobra? No, powiem ci, że jest straszna różnorodność. Bo jest tak, glina, ił, mały taki czarnoziem, tak jak auto tamte stoi, gdzieś tak na wysokości, i piasek. Może weźmiemy ten. Nie da rady, a, nie da rady. O, zapomniałem, bo to tablica ci ten kolega wydrukował na drukarce i... Na drukarce dokładnie. Ja ją na dachu chyba muszę. No. Chodź. Ole, ładnie idzie ta ziemia, przewraca się. Aż korpusy trzeszczą, zobaczcie, do góry idą. No. Ale ładnie kryje, i jak głęboko orzesz. 35. Co ty gadasz, 35? No to bez głęboszowania idzie, wiesz. Ale co, podziemiaki to jest, czy co? Powiem ci szczerze, że ora nie wiadomo pod co. Aha. Decyzja dopiero zapadnie w zimą. Zimą dopiero decyzja będzie, czy to będzie akcja kukurydza, czy będą ziemniaki. To dzisiaj od rana to zaorałeś? Nie, to od 12 godziny jestem, ale pług jeszcze ustawialiśmy, bo nie szło go ustawić, wiadomo. Ale orkę zimową robisz, bo widzę, stoją te skipki fajnie, nie? To i tak powinienem go bardziej ustawić, wiesz, no, na no. Dłuta, ale dobrze jest. Jeżdżę wolno też, to ta orka, wiesz, się nie miesza, nie wiadomo jak, nie?
Dobrze jest, no jest strasznie głęboko, głębi już nie da rady, nie? Na maksa mam śruby wkręcone na kole. Ja pierdzielę, kto tak zadecydował? No przecież nie ja. Tak no. Głęboko? 35 to pod szparagi normalnie. No to orka zimowa, nie? No tak. Tak, u nas tak zawsze było, nie? Chyba, że szedł głębosz, bo jak były lata takie, że kilka lat było pod rząd, że głęboszowaliśmy koniec sierpnia i później oraliśmy podziemniaki, bo tych ziemniaków było więcej, to wtedy można było na 27-28. Coś tu w dupę mi wlazło. A, dom. No, coś mnie ubiera nieprzyjemnie. O, ktoś sobie tutaj drogę zrobił. No jeżdżą, bo wiesz, raz... Ale po Ugorze tam wiesz, nie? No i co z tego, ja nikomu po podwórku nie jeżdżę, nie? Ale tutaj jest jaka pszenica posiana ładna. Ty kurde, ale jako się powiem. Ty znawco, ty gospodarzu. Co tu jest, jęczmień? Trawa. Co ty gadasz, tego trawa już? To jest trawa, ty co gospodarzu, ty. No z daleka, no co ty? Jeszcze nie, pod słońce. To jest trawa na sieno. Naprawdę, ale taka ładna. W tym roku naprawdę, ja jak zawsze do was przyjeżdżałem, to wiesz. Jak wejdziesz... O, przebiegł ogarną drona, może latać, bo ostatnio nie mógł latać tylko do 50 metrów, nie wiem co się stało. Trzeba go ten, resetować, też to miałem. Ty masz Fantoma 3, nie? Tak. No, to samo. Trzeba go resetować, bo czasem bicia mam. To fajnie zielono wygląda, tylko że chwast się rzucił. Aha. Zabieg był robiony teraz. Tam zresztą może na dronie Przemek ujmie, jak tata wpłatkę zaliczył. Tam opryskał. Aha. I nie, wiesz, ja... A przecież studzieńce pewnie, co? Przy studni i tak tutaj. No, rozumiem. No. Ale generalnie trawy są ładne. No w terminie posiane, nie? W tym roku. To dużo dało. A to czemu bar hamulce trzyma? Wiesz co? Końcówkę mam zepsutą i z czerwonej końcówki cały czas ciśnienie spierdziela. Aha. O. Już są, tylko zamontować. Aha, rozumiem. I syczy cały czas pewnie, da? Syczy. A tutaj jak wyszła ta pszenica? Która? Tutaj, co była zasiana? Czekaj. Ładnie sypała? Bo w tym roku akurat na tych mokrzejszych kawałkach chyba lepiej wychodziło, nie? Bo suchy rok. I zależy od odmiany też, nie? Bo dużo przekonaliśmy się pole obok. Bo mieliśmy Jutte i Spencera, Jutta dała dychę, Spencer 8, nie? Tutaj... A Jutta w tym roku lepiej od Spencera? Tak. A zawsze było odwrotnie? Różnie, no to zależy. Tutaj był Spencer, kwalifikat Spencer pusiany, to też chyba 8-8,5, coś czy koło 9 się zakręciło. Więc co, my to kosiliśmy w nocy, my tak pomęczeni już byliśmy, bo te dwa pola skosiliśmy w 20 godzin, nie? No to był ogień wtedy, nie? No ja pamiętam. Tata wszystko kosząc, każde pole sobie tam dokumentację prowadzi, to... No ja tu kosiłem tu, u pana Darka, to pole, nie? Później brakowało trochę na przyczepę, to mówię, a wjedziemy trochę do pana Zbyszka, nie? Nic dopełnimy, nie? Było, nie? Nic nie, no tara by było, nie? Tam wszystko jest oznaczone. Tak. Mapy pola podrobione. Brakowało. Erka praktycznie co? Ostatnią robotę wykonuje. A to mój, oni możesz zrapać tego? Bo ja zawsze oglądam twoje odcinki, mówię czerwone, ciągle znaczek i znaczek. Mogę, ale wiesz co, aż tak jeszcze jej nie sprzątałem w środku. Po 50 km. Albo... Już chyba zrobiłeś, co? Co? I 10 motogodzina. 4000 km zrobiłem odkąd wróciło. I 500 godzin. Zaś kolega przyjechałeś na orkę. No. Rok temu. Rok temu w śniegu orałeś. Śnieg orałeś, bo... Śnieg orałem, bo mało wody było, nie? No i mówili, że ziemniaki nie wyrosną, a były ziemniaki. No, wiesz, nudziło się człowiekowi, to pojechał sobie śnieg orać, nie? Pod publikę. Ole, tam idzie. Tak, są kamienie. Firmową bluzeczkę masz i niedługo będą koszulki firmowe. Jeszcze pamiętam o koledze, no. Żeby nie było. No trzeba, no. Pokłóceni, ale ciuchy można nosić, nie? My pokłóceni, później czasu nie? Po prostu nie mamy. Tak naprawdę chyba raz mieliśmy jakąś sprzeczkę, ale to przy jakimś alkoholu, ale to nawet nikt nie pamiętał co to było dokładnie, nie? Była jedna sprzeczka, ale na drugi dzień już pogodzeni. Już pogodzeni? O k***a, co się stanęło? Jak tam? Kukurydza, po żniwach. Ty, no kurde, nie, jak po żniwach? Jedną działkę skosiłem.
Jak to? Dwa hektary, bo sprawdzaliśmy, o co chodzi, nie? Czy jaka wilgoć, czy co? No. 28 ton z 2 hektarów, 14 ton, nie? Ledwo co na dwie przyczepy te weszły. No, zawiozłem to i sprzedałem od razu. Jaka wilgotność? 36. Mokra jeszcze, nie? No, mokra. Dlatego tak sprawdzaliśmy, nie? My 10-15 będziemy kosić. Ona teraz, żeby słońca nam potrzeba, to ta kukurydza w oczach się dojrzewa, nie? Mm-hmm. Już... Tylko, że jak chcę pszenicę posiać, wiesz, tam. Dlatego chcemy już kosić. Pszenicę to nawet w grudniu posiejesz i będzie dobrze. My w styczniu kiedyś ozimą sialiśmy i też 8 ton dała. Kurczę, no właśnie zależy, jak jest ten układ. Jak trafisz, żeby jak ona kiełkuje, białko ma, to żeby mróz nie walnął, wiesz, o co chodzi. Aby tylko wyszpilowała, tak, i będzie dobrze. Szpilka musi wyjść. Myślę, że u ciebie na tych lżejszych ziemiach, to tam nawet w listopadzie, jak posiejesz, nic tej pszenicy nie będzie. A ile myślisz, 400 roślin na metrze? 360? Tak? 180. Ja myślę, no, jak po 400 myślałem, żeby zrobić. Jest takie, chyba dziadek jeszcze mówił, za dzieciaka. Lepiej byle jaką oziminę skosić, niż najlepsze jarę, bo i tak ozimina lepiej ci sypnie. Mhm. Ale przedusiłem. Kurwa, to wszystko na odcinku będzie, maniura. To kurwa, poraż się. To wycina, kurwa, kolega, bo się nie znamy inaczej. A tutaj co to zrobiłeś teraz? Podgrzewanie fotela, za bardzo mi w dupę życzyłem. Tak? To jest podgrzewanie fotela? No. Ja pierdziele. Takie cuda? Ja to w 60 też mam. Wiesz jak? Piarne, aż ciepło jest. To jest dobre, tak jak zimą mieliśmy akcję transport, tak? Wapna. Jest zimno czy coś, ale teraz gorąco się zrobiło. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Panie i panowie, żartuję, bo zaraz będą myśleli, że coś, nie? Nie, nie. Musieliśmy obgadać sobie plany, troszeczkę prywatnych spraw. Pogodzić się, nie? Dzisiaj maniura ma urodziny, więc sam możecie napisać komentarz, jaką będzie mu bardzo miło, nie? Kurczę, 24 lata wybiło, ja pierdzielę. 24 lata? O, co? Już się ładnie poprawiłem. Gdzie on ma być ze zewnątrz? No tak ma być, no to jest wsuwane, nie? Aha. A też może tak. No. Ale zawsze mi zabierasz. O, znaczy proszę. Ja i tak, jak jest, sam jak jeżdżę, gdzieś na nawi czy coś, to siedzę już tak, nie? No. Bo plecy w końcu bolą, już te pozycje to są tak... wyczute, nie? Niedługo książkę napiszesz. 50 pozycji Mariuszka. W kabinie. Maniury. To jeszcze można pośmiać, ale jednak ileś godzin spędzam no. W tych ciągnikach, nie? Ty, ja zauważyłem, jak w twoim jeździe, że pas dużo pomaga, wiesz? Tak. No, że ci kręgosłup nie boli, bo dociska cię, jak jeździsz na przykład po jakiś wertepach, nie? Że szybko dosyć i ci cały czas trzęsie tak ciągnik. O, to jak ja na bliźniakach jeżdżę, to ja tak mam ciągle. To zobacz sobie na pasie. Gdzieś tak się dupa nie zsuwa i wtedy kręgosłup nie boli, zauważyłem. Chciałbym pas mieć do czego zaczepić. A co, nie masz tutaj? Wyczepiłem, bo rysowało mi. Aha, no. Możemy jakieś kontrowersyjne tematy jeszcze poruszyć. Jakie chcesz? Nie wiem, co tam byś powiedział szczerze. Co możemy poruszyć? Ja mam temat. W sumie byśmy mogli coś pogadać o naszym byłym koledze, ale nie wiem, czy to jest właściwy moment jeszcze na to. Rozstaliśmy się i tyle, o i koniec. Paczka co była, to była i tak. Została ta sama, oprócz jednej osoby. Rozstaliśmy się i tyle. O pieniądze nie poszło, chociaż dużo ludzi bym chciało, żeby o pieniądze poszło. Tak to jest. A my tu oramy. Orzemy, orzemy. Będzie
Widzisz. W sumie 17 godzina, ja miałem godzinę temu w domu być. Będziemy się zbierać. Ale byliśmy nad godzinę, ja pierdzielę. Tata to mówi, to kurde cię z... normalna ręka będzie nosił. Mówi, ale ty, mój synku, pracowity jesteś. Znaczy, zależy w którym momencie. No. O, przyszli widzowie pewnie. Tak? Chłopaki byli, jak ja kosiłem, rozstalałem to non-stop na polu. Od rana do wieczora, od rana do wieczora jacyś przychodzili non-stop. To jest fajne, miłe, tak? Ale czasem uczestniczy. Trzeba uważać, nie? Bo wiesz, na polu chodzą chłopaki, biegają. No właśnie, na, rzecz, no tak? I później przypadkowo, żeby nic się nie wydarzyło, bo nikt podleci pod kombaj, coś, wiesz o co chodzi, tak nie? Tak jak my kosiliśmy przecież wspólnie u pana Darka, ten rzepak, kiedy... No i non-stop za kombajnem, no kurde. No tam łebki latały, nie? Wszystko z pozycji operatora widać, co tam się sterujecie. Ja tak? Powiedziałem wtedy, w tamtym momencie powiedziałem, żeby... No chłopaki, idźcie na miedzę i tam stójcie, bo naprawdę tu są trzy kombajny, latacie w koło, nie? Tak, nie wiadomo kto, jaki ma zamysł, gdzie wejdzie, tak? A to młode łebki po 10 lat. To wiecie, no, nie wiesz, wiadomo co się może stać, a... O, tragedię niełatwo. Przemek poważny już teraz. Ujęcie robi. Ale co jak co, można się pośmiać, nie? Przemek zajebiste ujęcia robi. No naprawdę. No, to trzeba mu naprawdę pogratulować, nie wiem, pochwalić go w ten sposób. Ktoś powie, że ganiam Przemka, żeby nagrywał. Ja mu powiedziałem, no Przemek jak chcesz, to możesz ponagrywać, to tamto fajne ujęcia będą. Przemek naprawdę bardzo dużo roboty, pomaga mi dużo w nagrywaniu. No gdyby nie on, to nie byłyby takie fajne filmiki. Coś się wydarzyło. Coś nieszczęśliwego. Awarię. Panie. Wężyk pękł. Tak to jest, tak wiesz, w sobotę się pracuje, nie? Tutaj żeśmy dystans dzisiaj zrobili. Ale widzę na ładnie na taśmę ograniczenie. No kurde. Nie ma lipy. Co tam, Przemek? Nagrywam. I ty, mam drona na części. Ty już w locie baterię zmieniasz? No nie? Bo ten dron ciągle nad nami był i był i był. Nie, i mogliśmy, był. Nie mogliśmy otworzyć prezentu mańkowego. No. Nie no, po prostu latałem, jak mi się rozładowało, to wymieniałem. Kiedy? To ja nie wiem. Właśnie o to chodzi nam, że nie wiemy kiedy wymieniałeś. Ty kuźwa. Majora, na lotkę jedziesz. Moi drodzy, my się z wami żegnamy. Dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobał odcinek, łapa w górę. Majora, na razie. Padnijcie do Mańka na filma z Orki. I tyle, nie? Byłoby miło. Na razie, cześć, trzymajcie się. Na razie. Subskrybujcie go. Jego nie, jego tak. Polecasz? No. O kurde. Stawię to. I teraz będzie minus 1000 subskrypcji u Joker Farma.